Team Meble. Salony meblowe. Największy wybór mebli w atrakcyjnych cenach. U nas zamówisz kuchnię na wymiar wraz ze sprzętem. Korzystne raty oferujemy z Lucas Bankiem. Zapewniamy fachowy montaż i transport mebli. W naszych salonach kupisz meble nagrodzone na targach meblowych. Do Twojej sypialni duży wybór materacy. Dynamiczny rozwój firmy zapewnia najniższe ceny w regionie. Zapraszamy do naszych salonów w Przedwojowie 95 oraz w Strzegomiu przy ulicy Dworcowej 21. Piątek, 26 sierpnia, Krzysztof Balicki, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie naszego serwisu. A w dzisiejszym programie szansa na powstanie podstrefy ekonomicznej w Bolkowie. I tutaj doszło do konsensusu. Zbigniew Chlebowski powraca. Z przyjaźni w polityce jest różnie. A na zakończenie powiemy o wesołych podwórkach w Przedwojowie. Specjalna strefa ekonomiczna małej przedsiębiorczości w Kamiennej Górze stara się pozyskać nowych inwestorów w celu zwiększenia stopnia zagospodarowania terenów. Jak się okazuje, jest również realna szansa na powstanie podstrefy ekonomicznej w Bolkowie. Stopień zagospodarowania strefy ekonomicznej na dzień dzisiejszy wynosi 51%. Jak podkreśla prezes Iwona Krawczyk, zarząd specjalnej strefy ekonomicznej małej przedsiębiorczości dokłada wszelkich starań, aby zwiększyć stopień zagospodarowania poprzez przyciąganie nowych inwestorów. Niektóre z projektów są jeszcze w trakcie realizacji. Udało nam się w tym roku, mamy 3 nowych inwestorów, mamy deklarację inwestycji na poziomie 50 milionów złotych i 200 miejsc pracy, ale oczywiście nie spoczywamy na laurach, prowadzimy kolejne negocjacje, mamy 4 projekty w trakcie. Niezależnie od faktu pozyskiwania inwestorów czy inwestycji, specjalna strefa ekonomiczna małej przedsiębiorczości stara się poszerzyć obszar strefy ekonomicznej, poszukując terenów do zagospodarowania jak najbliżej Kamiennej Góry. Staramy się poszerzać obszar strefy ekonomicznej. Takim dobrym przykładem, oczywiście szukamy tych terenów jak najbliżej Kamiennej Góry. Bierzemy pod uwagę fakt, że Kamienna Góra jest terenem zagospodarowanym. Mamy co prawda we wtórnym obrocie nieruchomości, ale ich wysokie ceny jak gdyby nie dają nam na razie możliwości znalezienia odpowiedniego inwestora. Stąd też z ogromną radością przyjęłam zaproszenie do współpracy od pana burmistrza Bolkowa i tam też będziemy starali się włączyć kolejne tereny do specjalnej strefy ekonomicznej. W ostatnim czasie odbyło się spotkanie burmistrza Bolkowa Jarosława Wrońskiego z panią Iwoną Krawczyk. Spotkanie dotyczyło rozmów na temat włączenia terenów Bolkowa do strefy. W tamtym tygodniu w czwartek przy stole spotkały się następujące strony, mianowicie ja byłem organizatorem, była pani Iwona Krawczyk, radna sejmikowa i prezes Kamiennogórskiej Strefy Ekonomicznej. Było 2 dzierżawców i był główny odpowiedzialny za własność Skarbu Państwa, dzierżawionym przez dzierżawcą pan prezes Andrzej Jamrozik. I tutaj doszło do konsensusu, wyłączana jest działka o powierzchni 14 hektarów pod zaczątek specjalnej strefy ekonomicznej. Pani Iwona Krawczyk powiedziała, że jeśli to pójdzie tak szybko jak chociażby w zapewnieniach, to na lipiec, sierpień przyszłego roku już będzie można było ogłosić, że ktoś może inwestować na tych 14 hektarów. Najbardziej realnymi inwestycjami na tym terenie według burmistrza Bolkowa są kopalnie oraz inwestycje spedycyjne. Pierwsza kwestia to już kopalnia. Jest to obliczone. O tym już wielokrotnie mówiliśmy i mówić będziemy jeszcze. Sprawa jest niezaprzepaszczona. Druga kwestia spedycyjna. Ja myślę, że tutaj takie kwestie transportowe, spedycyjne. No jeśli inne, będziemy musieli infrastrukturę ciągnąć od Bolkowa. To nie ulga wątpliwości. Musimy wszystko odrzucić, jak ciągnąć tam, jeśli będziemy chcieli. No i to, co Państwo już mówiliście, kwestia S3 niezaprzepaszczona. Obwodnica Bolkowa też nieprzepaszczona i właśnie w tym miejscu będzie intratnym, żeby zainwestowały. No firmy, trudno mi dzisiaj, no chciałoby się te firmy, które by dużo zatrudniły osób z terenu gminy Bolków. Prezes strefy liczy na to, że w Bolkowie uda się zrealizować kilka inwestycji. Jeżeli chodzi o kwestie kopalni, one w ogóle mnie nie interesują. Nie są to jak gdyby te elementy, które podlegają działaniom w strefie. Stąd też lokalizacja, ta o której ja mówię, jest to lokalizacja przy drodze krajowej i ona ma być elementem ze względu na plan zagospodarowania przestrzennego stricte przemysłowy charakter. I
szczerze powiedziawszy, trudno mi na etapie włączenia mówić, jakie to będą inwestycje, ale biorąc pod uwagę fakt, że mówimy teraz o 20 hektarach, myślę, że będzie ich kilka, a że kwestia lokalizacji i niezwykłej przychylności samorządu spowoduje, że w najkrótszym czasie te inwestycje tam powstaną. Dostęp do krajowych dróg, które przebiegają przez gminę Bolków, na pewno sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości na tym terenie. Jak zakończą się rozmowy w tym temacie? Czy bolkowska podstrefa ma szansę na zaistnienie? A co za tym idzie? Czy powstaną nowe miejsca pracy? O tym będziemy informować Państwa na bieżąco. Po kilkumiesięcznej przerwie Zbigniew Chlebowski, były poseł Platformy Obywatelskiej, przerywa milczenie i mówi w Świdnicy o swoich życiowych planach oraz o tym, co w jego życiu działo się przez ostatnie 2 lata. Podczas 30-minutowej konferencji polityk wielokrotnie podkreślał, że padł ofiarą prowokacji przygotowanej przez ludzi, których zadaniem jest dociekanie prawdy. Z pewnością to nic nowego, ale wiecie Państwo o tym doskonale, że dla mnie to były 2 wyjątkowe, trudne lata. Lata, w których doznałem ogromnych doświadczeń. Trudne lata, w których dokonałem weryfikacji części postaw, części ludzi, ale też 2 lata pełne nadziei, bo wtedy, kiedy okazało się, że oczyszczono mnie z fałszywych zarzutów, to bez wątpienia poczułem się nowym człowiekiem. Poczułem, że te trudne, bolesne doświadczenia sprawiły, że jestem lepszym człowiekiem pod każdym względem. To pierwsze publiczne wystąpienie od czasu afery hazardowej. Afery, w której Zbigniew Chlebowski, niegdyś jeden z czołowych polityków Platformy Obywatelskiej, został pomówiony o lobbowanie na rzecz branży hazardowej. Skandal został ujawniony po opublikowaniu przez Rzeczpospolitą stenogramów nagrań rozmów szefa klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Zbigniewa Chlebowskiego z biznesmenem z branży hazardowej Ryszardem Sobiesiakiem, które prawdopodobnie zostały uzyskane z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Według dokumentów w rozmowach uczestniczyli też m.in. lobbysta Jan Kosek i znajomi Chlebowskiego pośredniczący w umawianiu spotkań. Według stenogramów Sobiesiak twierdził, że w tej sprawie rozmawiał również z ówczesnym ministrem sportu i turystyki Mirosławem Drzewieckim. 7 kwietnia 2011 roku zostało wydane i podpisane postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie tej afery. Ci, którzy mnie skazali, nie zmienią swojego zdania, ale wierzę, że tutaj w regionie Wałbrzysko-Świdnickim będą w mniejszości, bo zrozumiałem na nowo, że polityka to nie festiwal brudnych oskarżeń, to nie agresja, to nie język nienawiści, to nie rząd za pieniądza. Polityka to tak naprawdę odpowiedzialność za współobywateli, bez względu na ich poglądy, bez względu na to, czy idą do urn, czy głosują, czy nie głosują. Kiedy zostałem fałszywie, bezpodstawnie oskarżony przez Mariusza Kamińskiego, wtedy przekonałem się, jak można wykorzystywać służby specjalne do walki politycznej. Nie może być tak, że szef służb specjalnych bezpodstawnie rzuca oskarżenia, nie mając żadnych dowodów. Nie może być tak w naszym kraju, że zło i agresja zwyciężają. Ale to nie koniec festiwalu oskarżeń. To jest pewna grupa ludzi, która w określony sposób pieniądze przepływają. Ja wiem, komu dawałem. Na kilkanaście godzin przed powtórnymi wyborami prezydenckimi we Wałbrzychu Ireneusz Zarzecki, były prezes MPK, złożył zawiadomienie do prokuratury. W tym zawiadomieniu znajduje się m.in. nazwisko Chlebowskiego jako osoby, która rzekomo miała dostawać na finansowanie kampanii wyborczej pieniądze pochodzące z miejskich spółek. W dniu 27 lipca do prokuratury okręgowej wpłynęło zawiadomienie byłego prezesa zarządu MPK w Wałbrzychu. Zawiadomienie to dotyczy nieprawidłowych, zdaniem zawiadamiającego, wzajemnych relacji finansowych pomiędzy byłym prezydentem miasta Wałbrzycha a innymi funkcjonariuszami publicznymi. W kontekście tego zawiadomienia wymieniane są także nazwiska senatora, a także posłów RP. Na te zarzuty Zbigniew Chlebowski odpowiadał pozwem. To absolutny skandal i absolutna, kompletna bzdura. Ja nigdy nie byłem wspierany przez pana Zarzyckiego ani przez kogokolwiek z szefów spółek. Ja nigdy nie uczestniczyłem w naradach, o których pan Zarzycki wspomina.
I pierwsze, co zrobiłem, kiedy się te rewelacje pana Zarzyckiego ukazały, oddałem sprawę do prokuratury za składanie fałszywych oskarżeń. I wierzę, że prokuratura bardzo szybko będzie w stanie to wyjaśnić. Uważam, że bardzo łatwo jest to wyjaśnić, bardzo łatwo jest to skonfrontować. Uważam tylko, szanowni państwo, i być może powiem tutaj mocne, ostre słowa, ale też pewnych rzeczy nie rozumiem. Czy człowiek, który ukradł ponad 800 tysięcy ze spółki, dzisiaj jest na wolności. Jeszcze na dodatek robi z siebie bohatera. Konfabuluje i oskarża innych. To jest dla mnie rzecz kompletnie niezrozumiała. Dzisiaj Zbigniew Chlebowski stara się o fotel senatora z okręgu Świdnicko-Wałbrzyskiego. Do wyborów wystartuje pod własnym szyldem. Jednak sentyment do Platformy Obywatelskiej i swoich dawnych przyjaciół nadal pozostaje. Z przyjaciół w polityce jest różnie. Nie czuję żalu. Ja miałem, mam w Platformie wiele koleżanek, wielu kolegów, wielu przyjaciół i tak pozostanie nadal. Kiedy w liście pożegnalnym pisałem do moich byłych już kolegów klubowych, partyjnych, napisałem wprost, że trzymam za Platformę kciuki. Kolejne wesołe podwórka pod hasłem Afryka Dzika odbyły się w czwartek, 25 sierpnia w Przedwojowie. Dla dzieci po raz kolejny przygotowano bardzo wiele atrakcji, zabaw oraz konkursów. Przedwojów zamienił się w prawdziwe afrykańskie miasteczko. Kilkadziesiąt dzieciaków z pomalowanymi na czarno twarzami oraz w specjalnych strojach uczyło się afrykańskiego tańca, śpiewu oraz gry na różnych instrumentach. Teraz głośno gramy jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, gramy, gramy, gramy. Dla dzieci przygotowane zostały także ciekawe konkursy, m.in. rzut oszczepem oraz wyścigi z balonem między nogami. Na koniec wszyscy mali Afrykańczycy za pomocą kredy z małej wioski, jaką jest Przedwojów, zrobili prawdziwą dziką Afrykę. W dzisiejszym serwisie to już wszystko. Ja się z państwem żegnam i życzę udanego i słonecznego weekendu. Do zobaczenia.